Witam wszystkich. Dawno nie było odpalania silnika do tego mojej tej bestii, którą buduję. Zaraz wam tu uruchomię. Trochę grypa mnie łamie, ale już mi przechodzi. Pomalutku coś działam. Klatka. Klatka, na razie czekam jeszcze na elementy, te kryzy łączące, wałki, wałek już powinien być na dniach. Intercoolery stoją jeszcze do zabrania, chłopaki mieli przyjechać, ale też mają roboty. Myślę, że kiedyś tam mnie odwiedzą. Tutaj z tyłu zrobiłem już podpory zgodnie ze specyfikacją. Teraz robię zaczep. Zaczep będzie regulowany na takich śrubach tutaj od dołu. Będzie regulowane tam tak jak to jest tam w Holandii, jak to oni to mają, robią. Tak wygląda klateczka moja. Roll cage. Na razie jest tylko tak założona, jeszcze muszę tutaj mocowania zrobić. Tutaj wsporniki do tych rolek, tutaj szablony porobić. No to wiecie, wszystko jest wszystko pomalutku w swoim czasie. Siedzenie też tylko tak jest tam postawione na razie. No już tył prawie ogarnięty, jak zrobię zaczep, to po prostu będzie już cały tył będzie do, no już gotowy, tak? Jeszcze tutaj blacha będzie, taka osłona tutaj na ten cały tył. Błotniki trochę pomalowane, klatka sobie pomalowałem sobie sam. Te rurki. Tutaj biegi już zrobione. No co, został mi kokpit jeszcze tam. Kokpit, kierownica. No i tutaj na razie ten etap z tym silnikiem, z tą skrzynią wzmacnianiem. I dalej tutaj, tak? No i zamocowanie silnika, tak? To jest, to będzie. A silnik zaraz uruchomię. Chodź Wojtek, to. Masz tak, trzymaj. Ja powinien wytnę tam. Jak było widać na załączonym obrazku, tu silnik już chodzi. Trochę koni wypluwa. To jest taki surowy na razie, z założoną tylko instalacją paliwową mocniejszą.
A tak to w standardzie, no turbina większa jeszcze, tak jest tam też. Także taki będzie założony na razie. A tutaj jeszcze przyjechała do nas babcia. Babcia Ford Parts, czyli na części babcia. Chociaż babcia jest prawna. Babci był bardzo ładny gnietownik, walce po chyba dwóch sezonach nowe. Założone 5820. Silniczek z babci jest taki sam, co przed chwileczką odpalałem. Zobaczcie. No taki prawie taki sam, tak? Wygląda tak samo, tak można powiedzieć, ale ma inne koła zębate na rozrządzie. Tu są proste, tam są skośne, nie? Ale pojemność jest ta sama. I ogólnie pojemność, głowica, bloki, wszystko jest to samo, nie? Także ten silnik, dół tego silnika lub wał będę właśnie wykorzystywał do budowy tam już takiego tego silnika wyczynowego, że tak powiem, do tych zawodów. Z babci będzie do sprzedania tylny napęd, zestaw hydrostatyczny, chociaż tam już jest chyba kilku chętnych, także muszę tam podzwonić. Opony, rura hydrauliczna, no i tam wszystko, co z babci jest, nie? Wszystko, co z babci jest, także opony nawet ma nie takie złe. Goodyeary 23,1 na 26. Takie jak w bizonach opony, bo felgi nie pasują, znaczy felgi, otwory na śruby nie pasują, tak? W bizonie. Tam do sprzedania sieczkarnia, jakby ktoś chciał. Cały czas czeka ta z tą gwarancją. Za stówkę równą. Siódemka jeszcze czeka, jeszcze cała. Tak. Nie mam litości jej rozbijać, szczerze powiem, ale na razie czekam, bo tak nie ma chętnych na razie na jakieś tam podzespoły większe, także na razie sobie czeka na swoją kolej. Jak się doczeka, to wtedy będziemy coś tam działać. Coś tam działać i ją rozbierać. Także to na tyle dzisiaj. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Nie oglądajcie telewizora. Nie dołujcie się. Tematów politycznych nie będę poruszał na moim kanale, bo chcę zachować apolityczność na tym kanale, chociaż kusi mnie i dużo bym mógł powiedzieć. Nie ze wszystkim się zgadzam, co się dzieje, ale nie chcę sobie zaprzątać tym głowy. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę każdemu.